Piśmie Świętym, na kartach księgi proroka Izajasza, zapisana jest niezwykła historia. Historia niezwykłego spotkania. Oto prorok Izajasz staje przed Panem Bogiem. I w blasku tej Bożej obecności, świętości, majestatu, dostrzega również swoją znikomość, swoją grzeszność. To wtedy z jego ust wyrywają się te słowa: biada mi, jestem zgubiony. Ale Bóg wyciąga swoją rękę do niego. Bóg objawił się prorokowi nie po to, by zakończyć jego życie, ale by mógł on stanąć przed swoim życiem i pójść w nim drogą jeszcze lepszą, niż szedł dotychczas. Pan Bóg jedna serce proroka Izajasza z sobą, a potem, jak czytamy w 6 rozdziale, tam opisana jest ta historia, zadaje następujące pytanie. I usłyszałem głos Pana, który mówił: kogo mam posłać? Kto pójdzie? Odpowiedziałem: oto ja, poślij mnie. Jeszcze kilka chwil temu z ust Izajasza wyrwały się te słowa przerażenia: biada mi, bo jestem zgubiony. Ale po tym, jak Bóg zainterweniował w jego sercu, jak odmienił je, jak wlał w nie nadzieję i pokój płynący z przebaczenia, gdy człowiek stojący przed Bogiem słyszy pytanie: kogo pośle? Kto tam pójdzie? A to posłanie, o którym Bóg mówi, to pragnienie posłania człowieka z Bożym Słowem, z Ewangelią, do ludzi, którzy byli wokół. Wtedy z serca proroka Izajasza wypływają te słowa: oto jestem. Oto jestem. I nie są to słowa świadczące o jego doskonałości, ale słowa świadczące o gorącym pragnieniu, które znalazło się w jego sercu. Oto jestem, Boże, gotów stanąć przed życiem i krok za krokiem iść przez nie razem z Tobą i dawać to, co najlepsze ludziom, których będziesz stawiał na mojej drodze. To cudowne doświadczenie, gdzie sprawiedliwość i miłosierdzie tak mocno zespoliły się w życiu, w sercu proroka Izajasza. W jego doświadczeniu to był absolutnie punkt zwrotny. Od tego momentu przez ponad 60 lat z oddaniem służył Bogu. Stawał przed ludźmi, zwiastując czasem klęskę z powodu grzechów, ale też nadzieję dla tych, którzy w skrusze pragnęli Bożej pomocy w swoim życiu. A jego przepowiednie z rozdziału na rozdział coraz bardziej objawiały przyszłą chwałę, przyszły triumf Boga, ale też tych, którzy Bogu są oddani. Ten punkt zwrotny, kiedy człowiek staje przed Bogiem. Pamiętam w swoim życiu taki punkt, taki czas, kiedy gdzieś z serca mocno obciążonego poczuciem słabości, bezradności, pustki, bez sensu życia, wzniosłem do Boga prostą, z najdalszych zakamarków serca, płynącą modlitwę. Jedno krótkie zdanie: ja chcę do Jezusa. Wiedziałem, że jeżeli ktoś jest w stanie coś zrobić z moim życiem i nadać mu tą wartość i sens, to jest to właśnie Jezus. Wtedy jeszcze nie znałem Go jako tego, który może być prawdziwym przyjacielem, zbawicielem człowieka. Ale gdy wkrótce
poprowadził mnie i wziął me życie w swoje ręce, gdy stał się moim Zbawicielem, zdejmując z serca ciężar win. Jedno z pierwszych pragnień, które pojawia się w sercu człowieka, któremu Bóg pomaga, jest to pragnienie, w którym człowiek mówi: oto jestem. Chciałbym coś czynić dla Ciebie. Chciałbym, żyjąc dalej, móc opowiadać innym ludziom o Tobie, Panie Boże. To łaska Boża sprawia, że Bóg przychodzi do nas w swojej świętości, pozwala nam odczuć naszą grzeszność, nasz upadły stan, ale jednocześnie prowadzi nas do skruchy, do pojednania, do usprawiedliwienia, do przestrzegania Bożych przykazań i pozwala nam stanąć przed życiem, w którym możemy, idąc razem z Nim, dzięki mocy, którą wnosi w nasze serce, stawiać ufnie i odważnie, krok za krokiem i trzymać się Jego wskazówek, Jego praw, Jego przykazań. W księdze proroka Izajasza znajdujemy dwie bardzo ciekawe przypowieści, które właśnie ilustrują, w jaki sposób może wyglądać życie człowieka, który wiele otrzymał od Boga. Są to bardzo ciekawe przypowieści, właściwie obydwie mocno zbliżone do siebie. Obie bowiem opowiadają o winnicy. Są to przypowieści, które ilustrują też to, co człowiek może uczynić z tą łaską i miłosierdziem Bożym, które otrzymuje. Dwie przypowieści o sadach, o drzewach owocowych czy krzewach. Jeżeli masz takie miejsce, taki sad, takie drzewa, to czego na pewno też oczekujesz, wkładając wiele zaangażowania, to, że skorzystasz, ty, inni, z owoców, które będą się tam pojawiać. Winnice w tych przypowieściach symbolizują ludzi. Ludzi, którzy są naprawdę z wielką troską i zaangażowaniem traktowani przez Pana Boga. Za chwilkę przeczytamy te przypowieści, by zobaczyć, ile determinacji, ile zaangażowania Bóg gotów jest wkładać w życie człowieka. Ile może stać się dobrego dzięki tej Bożej łasce w życiu człowieka. Ale chociaż te przypowieści w znacznej mierze wydają się bardzo do siebie podobne, to kończą się w diametralnie różny sposób. Dlaczego? Spójrzmy na słowa zapisane najpierw w 5 rozdziale księgi proroka Izajasza. Zaśpiewam mojemu ukochanemu pieśń o jego miłości do jego winnicy. Mój ukochany miał winnicę na urodzajnym wzgórzu. Okopał ją, oczyścił z kamieni, zasadził w niej szlachetną winorośl, pośrodku wybudował wieżę, a także wykuł tłocznie. Oczekiwał, że wyda winogrona, a wydała cierpkie owoce. Pomyślmy o tych słowach. Oto pieśń miłości o winnicy. Widać tutaj kogoś, kto z niesamowitą starannością, taką pieczołowitością dba o ten swój ogród. Miał winnicę na urodzajnym wzgórzu. Okopał, oczyścił z kamieni, usunął wszystko, co mogłoby przeszkadzać w tym, aby była jak najbardziej owocującą winnicą. Zasadził, jak czytaliśmy, szlachetną winorośl. Zrobił wszystko, co konieczne, aby ten ogród przyniósł piękne owoce. Była też wieża, płot, tłocznia, wszystko przygotowane. Oczekiwał, że wyda winogrona, ale z jakiegoś powodu
te owoce, które się pojawiły, były raczej nie piękne, słodkie, soczyste, ale cierpkie, nieprzyjemne. Teraz mieszkańcy Jerozolimy i ludzie z Judy, rozsądźcie pomiędzy mną a moją winnicą. Co jeszcze można było uczynić dla mojej winnicy, czego nie uczyniłem? Dlaczego, gdy oczekiwałem, że wyda winogrona, wydała cierpkie owoce? I teraz Pan Bóg zaprasza ludzi, by spojrzeli na tą sytuację i mówi, jakby dzieląc się swoją refleksją z człowiekiem, rozsądź, zobacz, spójrz, jaka dziwna sytuacja. I zadaje to pytanie, co jeszcze można było uczynić, czego nie uczyniłem, aby ta winorośl wydała szlachetne owoce. A w tym pytaniu tak naprawdę jest stwierdzenie, w którym Bóg mówi, uczyniłem wszystko, co było konieczne, a jednak nie otrzymałem efektu, którego spodziewałem się. Bowiem te owoce, które się pojawiły, były cierpkie, były niedobre. Teraz więc zapoznam was z tym, co uczynię mojej winnicy. Usunę jej ogrodzenie, aby została spalona. Zburzę jej mur, aby była podeptana. Uczynię z niej ruinę. Nie będzie przycinana ani przekopywana. Zarośnie cierniem i ostem, a chmurą rozkaże, aby nie spuszczały na nią deszczu. I oto mamy obraz gospodarza, który jak gdyby odsuwa się od tej winnicy. Przestaje o nią dbać. On nie niszczy tych krzewów, nie wyrywa, ale mówi, usunę ten płot, który chronił ją może przed zwierzętami, przed szkodą jakąś. Sprawię, że nie będzie deszczu, nie będę jej okopywał, nie będę dbał o nią. Obraz kogoś, kto w tym obrazie Boga i człowieka jak gdyby odsuwał się ze swoimi błogosławieństwami od tego, kto nie chce z nich skorzystać. I wreszcie, wyjaśniając w pełni tą historię, Bóg mówi, że owa przypowieść była jedynie pewną ilustracją tego, jak bardzo Bóg chce błogosławić człowiekowi i tego, co człowiek może z tym Bożym dobrem zrobić. Winnicą bowiem Pana zastępów jest dom Izraela. Ludzie z Judy jego umiłowanym szczepem. Oczekiwał od nich prawości, a oto bezprawie. Sprawiedliwości, a oto jęk, udręki. To ludzie zilustrowani zostali poprzez tą przypowieść. Ludzie, o których Bóg tak bardzo się zatroszczył, tak wiele im dał, tak wiele troski, zaangażowania, wszelkiego rodzaju dobra i czegoś oczekiwał, że gdy obdarowani tym, co najlepsze od Boga, staną przed swoim życiem, to idąc przez nie będą przynosić pewne dobre owoce. Jakie? Sprawiedliwości, pobożności, dobrych czynów, wsparcia dla innych, pokrzepienia. Ta przypowieść to obraz człowieka, który obdarzony został wieloma przywilejami od Pana Boga. Przyjmuje tą Bożą łaskę, a jednak jest jak nieowocujące drzewo, które korzysta ze słońca, z deszczu, z trudu gospodarza, ale nie przynosi żadnych dobrych owoców. Wszystko, co otrzymuje, jak gdyby zostawiało jedynie dla siebie. A tak hojnie otrzymywane dary nie przynoszą żadnych korzyści innym, którzy mogliby znaleźć tam pomoc. To jedna przypowieść,
Ale popatrzmy na drugą przypowieść zapisaną przez proroka Izajasza, również dotyczącą winnicy. Tym razem w rozdziale 27. W tym dniu zaśpiewajcie o winnicy pełnej wdzięku. Ja, Pan, jestem jej stróżem. Co chwila ją podlewam. Strzegę jej dniem i nocą, aby nikt do niej nie wtargnął w złych zamiarach. Nie płonę gniewem, ale jeśli by ktoś zasiał mi ciernie i osty, to wystąpię do walki z nim i spalę w ogniu wszystko razem. I znów mamy obraz tego dobrego gospodarza, tego, który strzeże, tego, dla którego ta winnica jest czymś cennym, wartościowym. Jest kimś, kto chroni, aby nie wtargnął nikt w złych zamiarach. Jest kimś, kto nieustannie nawadnia, podlewa, dba. Jak wspomina, jeśli ktoś zasiałby mi jakieś ciernie i osty, to wystąpię do walki i spalę. Oto przykład Boga, który jest tak bardzo w życiu człowieka obecny. Każdego dnia daje wszystko, czego człowiek potrzebuje. A gdy dostrzega grzech w jego sercu, gotów jest ten cierń, ten oset grzechu, jeśli tylko człowiek wyrazi zgodę, spalić, usunąć, wyrwać z serca, bo grzech zawsze przeszkadza człowiekowi wieść lepsze życie. Bóg nawadnia serce człowieka swoją łaską, słowem, obecnością Ducha Świętego, daje w różny sposób tak wiele. Dba, oczyszcza. Jak czytamy dalej, raczej niech wzmocni się dzięki mojej opiece. Niech zawrze ze mną pokój. Niech pokój zawrze ze mną. Nadchodzą dni, kiedy Jakub zapuści korzenie. Izrael zakwitnie i się rozpleni. Owocami napełni powierzchnię ziemi. I oto obraz Bożego działania w życiu człowieka, ludzi, którzy zawierają z Bogiem ten pokój płynący z pojednania, którzy otrzymane przywileje, otrzymaną łaskę nie zatrzymują tylko dla siebie, bo rozumiejąc, że ten, który daje, daje ci, abyś dawał dalej, a dając nie tracisz, ale zyskujesz głębię swego doświadczenia z Bogiem i radość ze służby dla innych. I ten piękny obraz, kiedy Bóg mówi, że ten człowiek zapuści korzenie i ci ludzie jakby zakwitną i owocami napełnią powierzchnię całej ziemi. Pan Bóg otacza człowieka naprawdę wieloma dobrami i błogosławieństwami i pragnie, aby wierzący przynosili te owoce sprawiedliwości, poświęcenia dla dobra innych. Ale niech każdy pomyśli o sobie, jak to jest ze mną, z tobą. Czy jesteś jak to wspaniale owocujące drzewo w Bożym ogrodzie? Czy raczej jak to, które Jego błogosławieństwa chętnie przyjmuje, ale jedynie dla siebie? Czy jedynie przyjmuję te dary, czy odwzajemniam Bożą miłość? Czy pozwalasz, pozwalam, by Bóg stwarzał nas na swój obraz, abyśmy byli gotowi, by serce z egoistycznego przemieniało się każdego dnia na coraz bardziej gotowe do poświęcenia, do służby, do pomocy. Dwie przypowieści, bardzo podobne, ale kończące się w zupełnie inny sposób. Jaki koniec takiej przypowieści w swoim życiu dopisujesz?
Bo tak naprawdę każdy z nas pisze pewien koniec takiej przypowieści. Czym są te owoce, którymi Bóg pragnie napełniać tą powierzchnię ziemi? Posłuchajmy. Niebiosa, ześlijcie rosę z góry, niech chmury wyleją sprawiedliwość, niech się otworzy ziemia, niech będzie płodna w zbawienie, niech razem wyrośnie sprawiedliwość, ja Pan to stwarzam. Czy jak w innym przekładzie czytamy, niech zbawienie wyda owoc i razem wzejdzie sprawiedliwość. Człowiek, który przychodząc do Boga takim, jakim jest, najbardziej ubogim duchowo, przyjmuje ten Boży dar zbawienia. Pozwala jednocześnie, by Bóg powodował pewne owoce życia z Nim w postaci łaskawości, wierności, dobroci, cierpliwości, miłości, te owoce zbawienia. I Bóg tymi owocami chce każdego dnia napełniać nasze życie. On pragnie, by to przyjęcie daru zbawienia powodowało to wszystko, co jest takie bogate, takie dobre, co ma nie tylko dobry wpływ na człowieka, ale przede wszystkim jest naprawdę czymś wartościowym, pokrzepiającym, niosącym prawdziwą pomoc w życiu innych. Lud, który dla siebie uformowałem, będzie głosić moją chwałę, mówi Bóg. Bo gdy stoisz przed życiem, które powierzyłeś w Boże ręce, to jest to najlepsze, co możesz uczynić, pozwalając, aby Bóg kształtował, formował to, jak myślisz, to, co ma znaczenie i wartość, to, jak oceniasz, co jest dobre i złe, i pozwalasz, by poprowadził cię, formując w ten najlepszy, wspaniały sposób. W innym miejscu czytamy: Panie, Ty zapewnisz nam pokój, bo przecież dla nas uczyniłeś wszystkie nasze dzieła. Życie z Bogiem to życie, w którym serce wypełnione jest tym wewnętrznym pokojem. A czyny dobra, które pojawiają się w nim, nie są rozumiane przez człowieka jako jakakolwiek zasługa przed Bogiem, za którą miałby się kiedyś znaleźć w niebie. Ale te czyny są efektem prawdziwego życia z Bogiem. Te dobre czyny wierności, sprawiedliwości, motywowane szlachetnymi intencjami, są efektem tego, że Bóg naprawdę jest obecny w twoim życiu, że pozwalasz się Jemu prowadzić i przez Niego kształtować. Jego determinacja, Jego zaangażowanie w nasze życie może być ogromne, jeżeli na to pozwolimy. I nie bój się tego zaangażowania ze strony Boga. Nie bój się Jego ingerencji w twoje życie. Nie stracisz nic, co dobre i wartościowe. Bóg może usunąć pewne rzeczy z twojego życia, które tak naprawdę mogą być przeszkodą przed czymś o wiele lepszym. Jak sam mówi, gotów tak wiele nam uczynić w słowach zapisanych przez proroka Izajasza. Ze względu na Syjon nie umilknę. Ze względu na Jerozolimę nie spocznę, aż jej sprawiedliwość nie wzejdzie jak zorza, a jej zbawienie nie zapłonie jak pochodnia. Oto Bóg, który mówi: ja nie spocznę, ja nie przestanę,
działać w Twoim życiu dla Twego dobra, dopóki Twe zbawienie, Twa sprawiedliwość nie będzie jak cudowna jasność, jak pochodnia. Jak wiele Bóg gotów jest uczynić w życiu człowieka. Możemy przyjść z sercem, które wydaje się tak puste w to, co wartościowe i dobre. A Bóg tak chętnie bierze nasze życie w swoje ręce i mówi: nigdy w Ciebie nie zwątpię. Nigdy nie przestanę działać na rzecz Twojego dobra. Nie umilknę. Będę przemawiał do Twego serca i zachęcał Cię do tego, abyś przyjmował moją łaskę. Abyś, stojąc przed życiem, mógł naprawdę dobrze z niego skorzystać. W sposób, którego nie będziesz żałował, gdy Bóg będzie na pierwszym miejscu w Twoim życiu. Bóg nigdy nie przestanie działać, prowadząc człowieka do zbawienia, ale nigdy nie odkładaj też decyzji, poprzez którą pozwalasz Bogu na tą ingerencję. Bo pamiętaj, niedecydowanie jest bardzo często decydowaniem na nie. I brak tej decyzji życia z Bogiem, miłującym Cię Stwórcą i Zbawcą, jest pewnego rodzaju decyzją odkładającą to życie na później. A nie warto tracić tego, co Bóg przygotował. Bóg, który jest tak bardzo oddany dla człowieka, tak bardzo gotowy do poświęceń i działania w naszym życiu. Pewna historia jest może jak każda historia niedoskonałą, ale jednak bardzo przejmującą ilustracją zaangażowania, oddania. Dasz radę. Tak brzmi motto dwójki naprawdę niezwykłych ludzi. Ludzi, którzy mają wiernych kibiców na całym świecie. To Team Hoyt, czy drużyna Hoyt, bo o nich mowa, właściwie drużyna maratończyków, triatlonistów, drużyna złożona z dwóch osób, ojca i syna. Dick, ojciec, oraz syn o imieniu Rick. Razem biorą udział w maratonach, triatlonach, kiedy trzeba pokonać pewien dystans płynąc, pewien jadąc na rowerze i pewien biegnąc. Może nie byłoby w tym nic dziwnego czy nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że Rick urodził się z czterokończynowym porażeniem mózgowym, które sprawiało, że jego ręce, jego nogi nie mogły funkcjonować tak jak u wielu normalnie funkcjonujących osób. Lekarze nawet doradzali rodzicom umieszczenie syna w domu opieki, ale oni postanowili zrobić wszystko, aby zapewnić swemu synowi życie jak najbardziej podobne do osób, które nie są dotknięte jakąś niepełnosprawnością. Studentom z pobliskiego uniwersytetu udało się poprzez pewien program komputerowy dać Rickowi możliwość komunikowania się z otoczeniem. Któregoś dnia syn poprosił ojca, aby razem wzięli udział w kilkumilowym biegu charytatywnym. I tak to się zaczęło. Przebiegli kilka mil, a ojciec biegł pchając przed sobą wózek ze swoim synem. Gdy na mecie widział reakcję syna, ten entuzjazm, tą radość, którą dało mu to przeżycie, wiedział, że od tej pory będą czynić to dalej. I rzeczywiście, od tamtej pory udało im się ukończyć ponad 1000 biegów, w tym wielokrotnie maraton bostoński, a także kilkukrotnie
najcięższy z triatlonów, zawodów, podczas których Rick najpierw płynąc nakłada na siebie specjalną uprząż, do której dołączony jest ponton, do którego uprzednio wkłada swego syna. I w ten sposób płynie, płyną, pokonując dystans. A potem, gdy dobijają do brzegu, bierze swego syna, wsadzając go do specjalnego miejsca przy rowerze, pewnego wózka i jadą rowerem. A następnie biegną i ojciec biegnie, pchając przed sobą wózek ze swoim synem. I w ten sposób ukończyli już kilkukrotnie najcięższe zawody triatlonowe na świecie. Syn nie zrobiłby, nie przeżyłby tego wszystkiego bez niezwykłej determinacji swojego ojca. I dobrze o tym wie. Jakiś czas temu napisał do niego list. A w tym liście do swego ojca napisał tak. Mam spis rzeczy, które zrobiłbym dla ciebie, gdybym nie był niepełnosprawny. Oto, co jest na szczycie tej listy. Starałbym się ze wszystkich sił ciągnąć cię, wieść i pchać podczas triatlonowych mistrzostw świata. A potem popchnąłbym cię przez cały maraton bostoński i zaopiekowałbym się tobą, kiedy będziesz już stary. A w ostatnim zdaniu tego listu napisał: nie dlatego, że muszę, ale dlatego, że chcę. W odpowiedzi na tą niezwykłą miłość swego ojca gotów byłby tak wiele uczynić i, jak wyznaje, nie dlatego, że muszę, ale dlatego, że chcę. Nasz niebiański Ojciec, dobry Bóg, z tak ogromną determinacją angażuje się w nasze życie. Okazuje nam tak wiele dobroci, łaski, miłosierdzia. My, stojąc przed życiem, które możemy przeżyć z Nim każdego dnia, odpowiadając na tą niezwykłą miłość, możemy powiedzieć: Boże, chcę żyć z Tobą, chcę żyć dla Ciebie. Chcę, aby moje życie było pełne tych dobrych owoców, które wniosę w życie drugiego człowieka. Nie dlatego, że muszę, ale dlatego, że chcę. Gotów jesteś w taki sposób zareagować na Bożą troskę, Bożą miłość okazywaną Ci każdego dnia? Dlatego, że chcesz, że pragniesz przeżyć swoje życie z Bogiem. A On będzie je każdego dnia ubogacał i sprawi, że coraz pełniej wyglądać będzie jak życie opisane w jednym z wersetów tej księgi, nad którą podczas naszych spotkań pochylamy się, księgi proroka Izajasza. Oto w rozdziale 32 i w wersecie 2 możemy przeczytać. Każdy będzie jak osłona przed wiatrem i schronienie przed deszczem, jak strumienie wody na pustyni i jak cień potężnej skały na wyschłej ziemi. Oto jak Bóg wyobraża sobie, kim, żyjąc w Jego dłoniach, możesz być dla drugiej osoby. Jak osłona przed wiatrem i schronienie przed deszczem. Zapewne przeżywałeś takie chwile, gdzie może przed bardzo silnym wiatrem szukałeś schronienia, albo przed bardzo ulewnym deszczem szukałeś bezpiecznego miejsca. Iluż ludzi wystawionych jest codziennie na różne nieszczęścia,
trudne sytuacje, kłopoty, wyzwania. Twoja pomoc, dobre słowo, uczynny gest mogą być dla nich niemal jak schronienie przed wiatrem czy ulewą. I będzie każdy jak strumienie wody na pustyni. Trudno bardziej wymowny obraz. Pustynia, miejsce bez wody. Tak wiele ludzkich serc może dziś wygląda podobnie. Czują brak. Brak czegoś ożywczego, czegoś, co naprawdę miałoby sens. Życie wydaje się takie puste, pozbawione sensu. Bóg przez ciebie może być dla nich jak strumień, pełen dobra, łaski, miłosierdzia, pełen sensu zamieniającego i usuwającego pustkę, pełen nadziei usuwającej rozpacz. I wreszcie możesz być jak cień potężnej skały na wyschłej ziemi. Kiedy może na ogromnej przestrzeni ziemi, wyschniętej ziemi, nie ma miejsca, gdzie można by się schronić przed upałem, przed żarem lejącym się z nieba. I oto potężna skała, która daje cień. Jak dobrze jest się wtedy tam znaleźć. Wytchnienie w tym cieniu. Gdy żyjesz z Bogiem, On może kimś takim czynić ciebie dla innych, dając ci ogromną radość z niesamolubnego życia dla dobra drugiego człowieka. Oto stoisz przed życiem. Gdy ono się skończy, czy będziesz z niego dumny? Wdzięczny Bogu za sposób, w jaki przeżyłeś je, za decyzję, jaką podjąłeś? Czy wykorzystujesz ten dar, który każdego dnia otrzymujesz, dar życia, by żyć z Nim jako swoim przyjacielem, jako swoim Bogiem? Stań przed Bogiem. I może po raz kolejny, a może po raz pierwszy w życiu, oddaj swoje życie w Jego ręce i poproś, aby poprowadził cię dalej. To będzie droga, którą sam wybrałbyś, gdybyś miał wybrać najlepszą drogę dla swego życia. Zaufaj Mu. Stań przed Bogiem, a twoje życie niech będzie w Jego rękach, a twoje życie niech będzie przez Niego poprowadzone. Poprośmy Go teraz o to. Łaskawy drogi Ojcze, chcemy Ci bardzo podziękować. Stoimy zdumieni, jak mocno gotów jesteś angażować się w nasze życie. Ty święty i dobry Bóg, który pochylasz się nad nami, mimo że tak wiele w nas niedoskonałości, słabości, to Ty, Panie, okazujesz nam swoją łaskę. A kiedy pozwalamy, abyś wziął nasze życie w Twe ręce, czynisz cuda. Wypełniasz nasze serca pokojem. Dajesz nam to pragnienie życia nie dla siebie, ale dla innych. I dzień po dniu pomagasz nam być dla drugiego człowieka, którego spotykamy każdego dnia. Kimś, kto wniesie promień nadziei, pomoc. Drogi Boże, dzisiaj stojąc przed Tobą, stojąc przed Twoim prawem, Twoją łaską, stojąc przed przelaną krwią Zbawiciela i przyjmując Twój dar zbawienia, stoimy przed życiem,
które niech przynosi Ci chwałę, nam radość i pomoc tym, którzy są wokół nas. Przez najdroższe imię Pana Jezusa Chrystusa. Czyń to w naszym życiu i czyń w sposób wspaniały i zdumiewający, za co już teraz dziękujemy. Amen.